problemy z gospodarką odpadami. Znane są dane z 2020 roku dotyczące aktów narodzin, zgonów, a także zawartych małżeństw. Warsztaty breakingu, hip-hopu czy jazzu dostępne online. Dobry wieczór, mamy środę 13 stycznia. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. W Raciborzu wciąż toczy się spór o gospodarkę odpadami. Prezydent nie zamierza odpuścić i obstaje przy swoim pomyśle. Jednak Rada Miasta nie zgadza się na wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych. Dariusz Polowy po raz kolejny odniósł się do sprawy podczas wczorajszej posesyjnej konferencji prasowej. Opozycyjna większość Rady Miasta nie zgadza się na zmiany proponowane przez prezydenta Raciborza Dariusza Polowego, który od kilku miesięcy próbuje przekonać rajców do wyłączenia z systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych. Polowy swój pomysł podparł danymi z ubiegłych lat. Wycena według deklaracji. W 2014 roku 1 170 000, w 2015 1 116 000, w kolejnym roku 1 162 000, ale wynika to z tego, że w tym roku wzrosła stawka do 93 zł za kubeł. W roku 2017 1 058 000, w kolejnym roku 1 057 000 i w 2019 z deklaracji wychodziło 1 490 000. A teraz wartość wywozu. 2 059 000, 2 039 000, 2 045 000 i 2 380 000. Choć radni wskazywali na to, by zająć się uszczelnieniem systemu, tak aby ci, którzy teraz unikają płacenia, w końcu dokładali się do kosztów, bo deficyt, jaki pojawia się w budżecie miasta, wynosi ponad 1 000 000 zł. Wpływy według deklaracji, czyli 58 zł razy 27 500, to mamy 1 595 000. A rzeczywisty koszt zagospodarowania, czyli wywóz i składowanie i przeróbka tego, 121 zł za kubeł razy 27 tysięcy, to jest 3 327 tysięcy. Różnica 1 732 000. Roczny deficyt, jaki nam się szykuje na ten rok, jeśli się nic nie zmieni, to jest 1 732 000. Prezydent wyjaśnił także, skąd wzięła się tak duża liczba deficytu. Te problemy z finansowaniem zagospodarowania odpadami z nieruchomości niezamieszkanych są trwałą wadą tego systemu. Tak jak Państwo widzieliście, ilość odpadów, która była, ilości kwot, które były z deklaracji. A ja jako prezydent miasta już w maju ubiegłego roku przedstawiłem Radzie Miasta projekt uchwały o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z naszego systemu. Żeby trochę zobrazować, też odrobinę wrócę, te problemy z finansowaniem zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, przeglądając te dane, które uzyskałem z rzeczywistych wywozów, proszę Państwa, jest na terenie miasta firma, która zgodnie z prawem złożyła deklarację, że w ciągu roku ma do wywozu 25 kubów i za takie coś uiściła opłatę. Natomiast wywieziono z tej firmy 855 kubów. Jeżeli ktokolwiek myśli, że to się wydarzyło przypadkowo, nie, to jest wada tego systemu i to trzeba naprawić. Prezydent podkreślił, że za każdy miesiąc bez decyzji radnych z miejskiej kasy wypływa ponad 144 tysiące złotych na rzecz miesięcznego deficytu. Tegoroczne statystyki przedstawione przez Raciborski Urząd Stadu Cywilnego znacząco różnią się od tych z ubiegłych lat. Przygotowane zestawienie informuje m.in. o liczbie udzielonych ślubów czy narodzin, ale także liczbę wydanych aktów zgonu. Ubiegły rok pod wieloma względami różnił się od innych. Wyraźnie widać to na liczbach wskazujących na ilość zawieranych małżeństw, urodzeń, ale także zgonów. Aktów urodzeń zarejestrowaliśmy 411 i było to aż 766 mniej urodzeń, aniżeli w roku 2019. To było spowodowane przekształceniem szpitala naszego raciborskiego w szpital jednoimienny, a co za tym idzie, urodzenia odbywały się co do zasady w
miastach okolicznych i nie zostały zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek były Alicja, Oliwia oraz Zofia, a dla chłopców Wojciech, Franciszek i Filip. Oprócz mniejszej liczby urodzeń w tym roku mniej było także zawieranych małżeństw. Małżeństw zarejestrowaliśmy 250 i to o 64 małżeństwa mniej niż w roku 2019. Jeżeli chodzi o strukturę, to konkordatowych małżeństw 83, małżeństw cywilnych 118 i umiejscowionych w naszym urzędzie zagranicznych małżeństw 49. Niestety niechlubny rekord padł w wydanych aktach zgonu. W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego w Raciborzu wydał ich 1005, a to o 181 więcej niż w roku 2019. Najtrudniejsze pod tym względem były miesiące październik i listopad. I tutaj podam dla porównania statystyki z miesiąca listopada 2019 roku, gdzie odnotowaliśmy 56 zgonów, a w ubiegłym roku w listopadzie 155, więc tu widać tą różnicę. Na szczęście już w miesiącu grudniu ta tendencja się zaczyna odwracać, więc bądźmy pełni nadziei na lepszy 2021 rok. Jak pokazał ubiegły rok, wiele spraw urzędowych da się załatwić przez internet. Taką możliwość dał również Raciborski Urząd Stanu Cywilnego. Urząd jest otwarty dla petentów, niemniej jednak mamy prośbę do naszych klientów, aby w miarę możliwości załatwiali sprawy elektronicznie, jeżeli jest taka możliwość. Tu chodzi o zgłoszenia urodzeń. Zresztą było to pięknie widoczne właśnie w roku 2020, jak właśnie bardzo dużo tych rejestracji urodzeń odbywało się elektronicznie. I do tego bardzo zachęcam. Jeżeli jest możliwe załatwienie sprawy bez osobistego stawiennictwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, to serdecznie do tego zachęcamy. Niemniej jednak wszystkie sprawy, które wymagają stawiennictwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, są przez nas załatwiane na bieżąco. Warto dodać, że dane Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą całego powiatu raciborskiego, a to oznacza, że osoby ujęte w statystykach nie zawsze są mieszkańcami Raciborza. No i ruszyły warsztaty taneczne z Manuelą Krzykałą w ramach Ferii 2021, mimo że w formie online to nadal z dużą dawką pozytywnej energii. Ferie 2021 w Raciborskim Centrum Kultury, choć z bogatą ofertą, to bez stacjonarnego udziału dzieci. Mimo to instruktorzy różnych dziedzin nagrywają filmiki instruktażowe, by zapewnić uczniom trochę rozrywki. Do breakdance'owych wygibasów najpierw zachęcał Mateusz Budzik-Siepetowski, teraz do innych tanecznych kroków porywa Manuela Krzykała. Oczywiście ferie 2021, sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusiła nas do tego, żeby zajęcia były prowadzone jednak online. Plany były całkowicie inne, jednak ze względu na obecne obostrzenia musieliśmy te plany zmienić i obecnie, jak zawsze, sala była pełna. Niestety w te ferie jest pusta i prowadzimy po prostu zajęcia tutaj z Raciborskiego Centrum Kultury online. To są wszystko specjalnie przygotowane przeze mnie choreografie autorskie, tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie tych warsztatów. Dzieci z zespołu tanecznego Skaza nie miały w ogóle styczności z tymi rzeczami. Po prostu chodzi o to, żeby każdy mógł nauczyć się czegoś nowego i mógł z tego skorzystać. A jest w czym wybierać, bo na każdy z trzech warsztatowych dni przewidziany jest jeden styl. W chwili obecnej na tych warsztatach mamy 3 dni taneczne. Pierwszy dzień, czyli wczorajszy, polegał na tańcu jazzowym, czyli opieraliśmy się o technikę tańca jazzowego, była rozgrzewka, następnie rozciąganie, później krótka choreografia. Dzisiaj dzień street dance'u, czyli trochę mocniejsze hip-hopowe klimaty, a jutro będzie troszeczkę spokojniej, czyli taniec modern and contemporary. Mimo obostrzeń związane na co dzień z zespołem Skaza Magdalena Mosek oraz Manuela Krzykała prowadzą swoje zajęcia zdalnie, bo wciąż liczą na powrót tancerzy na deski Raciborskiego Centrum Kultury. Przygotowujemy choreografię. Oczywiście nie jesteśmy w stanie ich zrobić w taki sposób jak na sali, ale przygotowujemy sobie po prostu podstawę do tego, że jak już będzie możliwość powrotu tutaj właśnie do Raciborskiego Centrum Kultury, żeby odpowiednio się przygotować, a plany na ten sezon są dosyć spore. To udział w Mistrzostwach Polski, mamy dwóch obecnych mistrzów
Jakub Skwarycki jest mistrzem Polski, mamy obecnego mistrza Polski i mamy wicemistrzynię Polski. Oczywiście to są dzieciaczki Jakub Skwarycki, Agata Kruszelnicka z nominacją do Mistrzostw Europy i Świata. Mamy nadzieję, że będziemy mogli w nich wystartować. No i cała skaza przygotowuje się do wielkiego jubileuszu, czyli do gali dziesięciolecia zespołu, który obecnie jest zaplanowany na ostatni weekend września i mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Jeśli wszystko pójdzie po myśli instruktorek skazy, to w wakacje ponownie będzie można zobaczyć spektakl na wodzie w Raciborskim Parku Rot, tym razem jednak w tematyce filmowej. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem, są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.